Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. A więc tak, w ostatnim odcinku, powiem wam szczerze, nie pamiętam, co się działo, poza tym, że no, próbowaliśmy zwiedzać różne zakamarki wszechświata, trafiliśmy do jakichś wodociągów czy czegoś. Chyba Royal Waterways, czegoś tak. Zginęliśmy tam, nie ma duszy. Dzisiaj tam powracamy w celu odzyskania tego, co utraciliśmy. Przecież mówię duszy, bo w sumie powiem wam, że to czarne coś wygląda jak dusza, chociaż ciężko to nazwać czymś konkretnym. Powiedzmy no wiecie, o co chodzi, dobra. Ale mniejsza, no tak. Więc ostatnio to, dzisiaj zwiedzamy dalej tamto miejsce, próbujemy odzyskać, może znaleźć mapę, cokolwiek. Ale tak, powiem wam szczerze, naprawdę, poza takimi rzeczami, które tutaj wymieniłem na szybko, to nie kojarzę, co się działo i moja pamięć jest dosyć wyblakła. Więc tak, powiedzmy, że po prostu nie będę za bardzo się skupiał na tym, żeby teraz coś gadać na ten temat. I po prostu wyruszymy przed siebie, wskakując gdzie trzeba. Miejmy nadzieję, że jeszcze kojarzę mniej więcej, w którą to stronę się lasło, bo jeśli nie, to będzie ciężko. Pamiętam, że dużo akurat mamy kasy, prawdopodobnie na moim trupie, więc szkoda byłoby ją utracić. A czy ja tędy spadałem? Powiem szczerze, że nie kojarzę. A, dobra, jest znak ławki. Pamiętam, że szukałem wszędzie ławki, więc tak, na pewno tutaj byłem. Chociaż poza tym, że znak ławki sugeruje, że mogłem tu być, powiem szczerze, nic innego nie sugeruje. A dobra, dobra. Jak widzę tą podłogę ze znakiem ławki, do której nie mogę dojść, to jestem pewien, że tu byłem. Oj, tak, i te śmieszne wrogi. Ci śmieszni wrogowie jest prawdziwą, wiem, ale ja mówię po swojemu, te śmieszne wrogi i w ogóle te, od których zaraz tu pewnie umrę. Zapomniałem, że tutaj woda jest spokojna. Czy ja ostatnio tutaj byłem? Czy... Dobra, sądząc po odgłosach, to... A proszę, czyli to tutaj padłem ostatnio. Okej, dobra. W takim razie dobra robota, udało mi się odzyskać wszystko. Bez większych problemów, więc no sukces. Więc idziemy przed się, dosłownie, nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, poza tym, że co... okej, nie wiem, co to za przeciwnik, ale wydaje się być dosyć wredne. I słabe, okej. To drugie szczególnie warto zapamiętać. Bo jak coś jest słabe, to znaczy, że aż takich wielkich problemów robić nie powinno. Chociaż dobra, wkurzające jest. Łatwo tu nic jest, wkurzający naprawdę. O proszę. O proszę. Kolejny kawałek maski. To już drugi. Nieźle. I przy okazji też okazało się, że jednak aż tak dużo kasy nie było, jak mi się wydawało, że może być. Więc tak. A tam jeszcze jest jakieś przejście, ale ni cholery nie ma sensu. Nie mam sposobu na to, jak tam się dostać, ani pomysła. Więc tak. Cokolwiek tam jest, sprawdźmy to kiedy indziej. A teraz tak, tylko powrócić. Może nawet nie prowokując tych gości najlepiej. I tak. Okej. Czy jeśli chcę tam przejść, to muszę iść tędy. Żeby sprawdzić co, jak, gdzie, kiedy. Nie. Za dużo was. Za dużo. Za dużo. Dobra, spokojnie. Jeszcze nie umieram. Jeszcze mogę to odratować. Będzie jakoś, dobra. I... chyba najlepsza trasa, jaką mogłem trafić. Dobra, znowu jakiś wróg. Nic jeszcze... nie groźnego! Aha! To umiera i się rozdziela na dwie części. Super. Dobra. Ale mniejsza scena. Jakkolwiek groźnie by to nie było, muszę tu iść. To miejsce po prostu mnie wzywa. Uwaga, nie wzywa mnie tu karteczki porozrzucane, które sugerują jedną możliwą rzecz. Naszego kolegę Cornifera, sprzedawcę map. Więc tak, super. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy faktycznie tutaj coś będzie. Jakoś blisko, dobra, kartki są tam, więc... w sumie to jest głupie, że tak idę. Dalej, nie wiem, co tu się kryje.
nie kupując mapy. Dobra. Dobra. Widzę, że coraz więcej tych takich trzyfazowych wrogów, że takich nazwę. Ale chyba naprawdę lepszym wyborem będzie najpierw kupić mapę, a potem się bawić w takie zwiedzania. Plus, przyznam, że dosyć tu ciemno. Mogłoby być oczywiście gorzej pod tym względem i nie ma co narzekać, tak, ale... Tak, mogłoby być jaśniej. Co oznacza, że prawdopodobnie, żeby tutaj zwiedzać komfortowo, w pełni, aha. Dobra. Czyli na przyszłość tutaj nie spadać, bo to prowadzi z powrotem. Ale dobra, przynajmniej już odkryłem, gdzie to jest. Aj, super. Kolejne chodzenie, które będzie znacznie zbędne. A, właśnie tutaj byłem? Okej, nie byłem. I co tu mamy? Ransy tego. Kolejny ten bezużyteczny przedmiot, który... Który już mam w liczbie wielu egzemplarzy. Prawdopodobnie to jest trzeci, może? Nie ten przycisk. Ale tak, obstawiam, że to już może być trzeci egzemplarz. Nadal żadnego zastosowania. O czym zaraz zobaczymy. No proszę, nawet dokładnie trzeci, więc... Brawo ja. Dobrą mam pamięć, przynajmniej. Bo refleks i inne rzeczy tu mnie kuleją. Ale no, pamięć przynajmniej dobra, tyle, że pamiętam, ile ransy tagów dało się uzbierać. No, dobra, dobra. Na spokojnie. Na spokojnie. Idziemy, postać. Tak, tak. Okej, tutaj zaraz on... Zaraz powinien być wróg. Chyba, że on był dopiero na następnym ekranie. Tutaj po raz pierwszy. Nie, oni chyba już byli wcześniej trochę. O. W takim razie okej. Ciekawa sprawa, że się nie odnawiają. Niestety te małe, co się powiększają, się odnawiają to bardzo. Dobra. W takim wypadku muszę iść naprawdę ostrożnie, bo dużo tutaj tego i nie chcę spać, wiecie. Dobra. I co tu mam przy okazji? A, dobra, kaska. Myślałem, że to będzie jakaś skrzynka z czymś, a to tylko kaska. Dobra. Kolejna sekwencja za nami. I widzę coś kolejnego. Ale dobra, nie będę się tym teraz zastanawiał, bo chyba tam i tak nie mogę dojść. A papiery prowadzą gdzie indziej. Oczywiście. O, dobra, gdzieś tu jest. Aha. Jest w miejscu, do którego nie mogę dojść. Więc super. Znalazłem coś, jestem zadowolony z tego, a gra mi mówi takie: o nie, nie dostaniesz. Idź sobie. Standard. Po prostu standard. Naprawdę standard. Chociaż... Trzeba mieć aż taki wielki standard. No, w wielu przypadkach tak jest. Przykładowo... jakby to można było powiedzieć. Brakuje mi teraz po prostu... konkretnej myśli. Co ja w ogóle chciałem? A, dobra. Idealny przykład w sumie tego, że właśnie gry są takie, że pokazują paczki fajne, w ogóle super. A nagle potem nic z tego nie wynika, to też jest... Poza tym, że często to ma miejsce właśnie w tych grach tego typu. Idealnym przykładem też są gry typu... takiego jak... chociażby Outward, którego dużo sobie ogrywam. Zresztą niektórzy mogą go zobaczyć fragmentarycznie na jednych... na jednym z wydań ogłoszeń. Chyba to nie był akurat parafialny, ale co? Na jednych z moich ogłoszeń. Tam pokazywałem fragmentarycznie i też trochę gadałem, to... Powiem szczerze, że zagłębiłem się dużo bardziej w Outworlda. Zacząłem starać się naprawdę dobrze grać i ogarnąć. O proszę, to ten dał się wejść. Dobra, dobrze, że nie odpuściłem. Więc hej, Cornifer! O! O! Czyż te wodociągi nie są po prostu takie pełne emocji? Labirynt rur i tunelów. Nie mogłem prosić o lepsze miejsce do
Nie wiem, czy tutaj sprawdzenia, czy dopracowania moich talentów, ale ogólnie. To wszystko jest tak poukładane, tak przemyślane. Nic w tym podobnego do tych surowej nieregularności jaskiń. Ale to jest takie smutne. Mój nos, czy moja trąba mówi mi, że te grzybowe odpady są blisko. I niestety czuję, że moja przygoda została doprowadzona do swojego końca. A wydaje mi się, że określę tę mapę jako ukończoną. Czy chcesz kupić? Oczywiście 75, to nie jest nic takiego. I dobra, mam mapkę. Teraz, kiedy już fizycznie wiem po prostu, gdzie jestem i jak podróżować, to wiecie co? Teraz można zacząć się bawić, cieszyć i w ogóle. Dobra, teraz też nie muszę się przejmować tym wszystkim. Po prostu kupujmy sobie spokojnie. To zajmie takie płynięcie. A co, ile mam tutaj adoratorów? I nie wiem, czy to przeżyję? Dobra, przeżyję. Ledwo, ale przeżyję. Dobra. No, to teraz możemy sobie spokojnie iść. Zwiedzać te zakamarki, których jeszcze nie odkryliśmy. A nuż, kryje się tutaj, nie wiem, jakiś wielki skarb. Jakaś super miejka, nie wiem. Podwójny skok, czy daszowanie w górę. Bo jedno z tych dwóch naprawdę wydaje mi się, że powinno być w tej grze, typu obowiązkowo, patrząc na to, jak nie da się dostać z obecnymi umiejętnościami do niektórych miejsc. Ale dobra, co tu będzie się rozgadywał o takich rzeczach? Skupmy się naprawdę na konkretach, czyli na łażeniu tutaj. O, okej, okay, czyli on się odnowił, jak na złość. Dobra. A też tak nie ma co narzekać, odnowił się i w ogóle, ale pamiętajcie, to są wrogo. Wie pojedynczego typu. Okej. Okay. Nie. Nie wybuchaj. Okej, dobra, przeżyłem. Przeżyłem spokojnie, jeszcze jest dobrze. A, jeszcze trochę się podleczę, no wszelki wielki. I tak, pora teraz zwiedzić drugą stronę tych wodociągów. Tam, na którym mi jeszcze nie było. A, tutaj byłem? Tak, byłem. Chociaż, może niekoniecznie byłem, co raczej to jest jako ta instancja, na której byłem, więc co? Zaraz zobaczymy. A proszę, wykorzystam wroga do zabicia innego wroga i dobra. Już widzę, że mi tu nie było. Podwójne zdobycie, będzie znaczy, że jakiś sekret przypadkowo otworzyłem, to jeszcze skrzynka. Ale dobra, jak już tu jestem, to zobaczmy tego sekreta, może coś fajnego tu będzie. Okej. Okay. Okej, okay, mam nadzieję, że to nie okaże się być przeciwnikiem później. Nie bierz niczego, jeśli to nie dasz do ciebie. No to prawo. Wszystko, co widzisz, dasz do mnie. Nie denerwuj się. Podzielę się jedzeniem z tobą, jeśli dasz mi go. Kupić jedzenie. Nie wiem, dlaczego to jest potrzebne, ale okej. Okay. Kupię, zobaczymy, co to będzie. To geo jest teraz moje. Nie próbuj go zabrać. Proszę, weź swoje jedzenie, kiedy byś szedł. A co to jest? Rancid egg. Serio? Rancid egg? Wiecie co, mogłem tego nie kupować. Rancid eggi są naprawdę bezużyteczne, chociaż... Dobra. Może nie jest z nim aż tak źle, jakby mnie się mogło to wydawać. Skoro on nazwał to wszystko, to coś jedzeniem, co? Może to być dosyć sensowna podpowiedź odnośnie zastosowania tego, nie wiem. Gdzieś będę się kogoś nakarmić, czy coś, a może czym da się leczyć. Wiecie co, może spróbujmy? Dobra, nie. Nieważne, który przycisk bym klikał, żaden nie pozwala mi tego zjeść. Więc no. Cokolwiek by to było, jeśli to można zjeść, to niestety... brak mi słów, to niestety ktokolwiek może to zjeść, nie jest to moja postać. A i tam jest jakieś przejście w dół ponoć. Czyli trzeba iść tędy, żeby zobaczyć, co tam się kryje. Dobra. No to idziemy. I o, nie.
Idź, idź, idź mi stąd. Idź, idź. Dobra. Jeszcze żyję, jeszcze żyję. Nie jest tak źle. Ale tylko z tej strony to wbiegło, to pójdźmy już za ciosem. I wjedziemy tutaj. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, kolejny. Tym razem na szczęście jestem przygotowany. Dobra, druga faza pokonana, trzecia faza pokonana, dobra, jest spokój. Super, kolejny Rancid Egg. Wiecie co? Skoro ich tyle dają, to one albo, naprawdę muszą być jakimś śmieszkiem i uselessem, albo będzie nagle jakiś, nie wiem, wielka nagroda, jeśli, nie wiem, zgromadzimy ich jakieś 50 czy coś. Ale naprawdę to po prostu twórcy się śmieją, rozrzucając te Rancid Eggi, to taki useless w zasadzie, ha, ha, ha. Nie będę myśleć, że to ma jakieś zastosowanie, naprawdę będą marnować na to wszystkie swoje oszczędności, wszystko co mają i w ogóle nic z tego nie będzie. Tak też może się okazać, dobra. Tam są te surowaki, a ja nie lubię surowaków, więc w tym oto momencie chciałbym zwiedzić inną część. Powiedziałem, nie lubię surowaków, dostałem surowaka, oczywiście. O, dobra, okej, dobra, oni są fajni. Nawet jeśli na nich wpadnę przez moje zmysły ze znamienia czy coś, i tak nie są problematyczni na tyle, żebym powiedział, że są ciężkim wrogami czy coś. Dobra, mapa. Okej, mapa pokazuje teren tylko dotąd, zaraz się skończy. Więc już będę zdany sam na siebie. Ale dobra, na tym polega zwiedzanie i granie w Fortnite, więc co? Idziemy. Ciemno tu. Ja tam uważam, że mogłoby być jaśniej. A żeby było jaśniej, to pewnie muszę sobie kupić tego. No tam była jakaś lampa chyba do kupienia gdzieś. Zaś to było drogie, ale. Ce. Ała. Dobra, tutaj coś szczerze mnie nie powinno być. Sądząc po tym, że ta. Nie dość, że pełno tego, to jeszcze woda gryzie. A jak woda gryzie, to nie jest dobrze. O, no super. Oczywiście podleczę się ile mogę. I zobaczymy, może tutaj jakimś znajdziemy jakieś, nie wiem, skarby wielkie czy coś. Zdecydowanie nie jest to przyjemne miejsce. A i wpadłem na zwykłego wroga. Żeby nie było zwykłego jak na tą lokację. Bo ogólnie co na pewno wydaje się być bardziej fantastyczne niż to co. Okej, dobra. Zgubiłem wątek, ale cokolwiek tutaj trzeba zrobić, to zdecydowanie nie teraz. Swoją drogą, jedyne co mogę tak też jeszcze zwrócić, na co mogę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o to miejsce, bezpośrednio. To też wzrósł tutaj różowy kryształ. A my mieliśmy już do czynienia z takimi kryształami, jeśli się nie mylę, w jednej lokacji. Nie wiem, może to sugeruje, że najpierw przejdź tamtą lokację, potem tutaj dasz radę czy coś. A może to jest po prostu zbieg okoliczności, to jest zwykły różowy kryształ, który można znaleźć w wielu miejscach, a ja oczywiście nadinterpretowuję wszystko. Pewnie tak jest, bo w sumie z drugiej strony pamiętam, że dało się gdzieś kupić chyba takie różowe, kryształowe przypinki, więc... definitywnie dało się takie kupić. Chyba nawet u tej co tam... ma swój dom w tych... na tych rozdrożach, czy coś, no. Wiecie, o którą chodzi. No dobra, mniejsza. Z tym... skoro tutaj się nie udało, to idziemy tędy, szukając przejścia teraz tego górnego. Może będzie ciekawe. Nie, nie, idź! Wybuchowy. Okej. 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 Brzmi to jak jakiś NPC gdzieś, czy coś, ale nigdzie nie ma. Naprawdę, zaczynam się niepokoić, że słyszę te odgłosy po raz kolejny. Bo jeśli coś jest tak uparte w wydawaniu odgłosów, a tego nie widać, to boję się, że to...
A to w tym, co mówię. Koldze, czyli kraty. Otwarta przestrzeń. Ta. Chyba mamy... Ta. Ta. Dunk Defender. Gówniany obrońca, po prostu. Dobra. Okej. Czyli chwila. O fuj, my na kupie walczymy. Ta. Dobra, podleczę się trochę, bo jest okazja. Więc raz, dwa, trzy. Dobra, teraz znowu się podleczę. I raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okej. Nie, powiem szczerze, jak na mój gust, jak na bossa, to jest po prostu aż za łatwo. Więc boję się, że jak tylko nastanie jakaś druga faza czy coś, to będzie już po mnie. Ale póki co nie ma co się przejmować, walka z nim jest w miarę przejrzysta i prosta. Nie powiem, że bardzo łatwa czy coś. Aha, dobra, zaczyna się już ta cięższa część. Bawi się w piłeczkę. Dobra, wyskakuję, raz i strzelimy, bo czemu by nie? Okej. Druga sekwencja, jeśli da się tak to nazwać, za nami. Znowu zmienił się w piłeczkę. To już nie wróży dobrze. Bo może zwiastować śmierć. Na całym szczęście jeszcze tego nie robi. Nie, 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 nie. Nie, nie wierzę. Jak było tak dobrze? Oczywiście. Ale wiecie co? Dobra, stało się. Fajna walka. Muszę przyznać, czuję, że jest na pewno bardziej interesująca niż to, co mnie spotkało na początku przy tym, jak mu tam było, no, wiecie. Fals Knife'ie. Czy jakimś knife'ie. Knife'ie. False Knight, pierwszy boss. Bo jeszcze czuję, że jest podobny poziom siły u nich, ale on jest dużo przyjemniej zrobiony niż tamto. Tamta walka była dla mnie taka wyjęta z kontekstu trochę, nie ukrywam, a tutaj wchodzimy na jego terytorium. Na jego gunwowe terytorium, kupowe, gówniane i w ogóle. Więc broni, czy coś. I poza tym jest taki jakiś taki ciekawy zrobiony, muszę przyznać. Ciężko mi określić tu jakimś tak dokładnie o co chodzi, ale podoba mi się. Podoba mnie się i inaczej tego nazwać nie potrafię. Dobra, a mniejsza z tym, idziemy ponownie. Na szczęście mamy wszystko zapisane na mapie, więc o ile czegoś nie zepsuję, to szybko tam dotrę. I coś zepsułem, nie, dobra, przejście będzie dopiero za chwilę, więc jeszcze jest tak, chwila. Dobro, jesteśmy. I teraz tak, stąd ciągle w... To jest prawo, tak, chyba prawo. Jeśli ktoś się zastanawia, czemu mówię chyba prawo czy coś, to... To jest historia, która wydarzyła się już na Gravertperze tak dokładnie, kiedy tłumaczyłem wszystko, co, jak, gdzie, kiedy. Konkretnie mówiąc, nie wiem, zawsze problemy z rozróżnieniem kierunków i stron świata podczas grania w gry. Dosłownie, nawet tam na rzeczonym Gravertperze, o którym wspominałem, doszło do wielkiego zlamienia z mojej strony, w którym właśnie mówiłem, że idziemy na wschód, a poszliśmy na zachód. Czyli inaczej mówiąc, mówiłem, że idziemy w lewo, a poszliśmy w prawo. Czy coś takiego. Wiecie, o co chodzi. Po prostu. Aha. Teraz gra zachowała się trochę nie w porządku. Z tym, że duszę dała w tym miejscu, gdzie jest Dunk Defender. Ale dobra. Mniejsza z tym. Damy radę. Teraz już ogarniam, jak z nim walczyć. Po części. Na pewno bardziej niż wcześniej. Okej. No nie mówcie, że teraz coś zginę.
Dobra. Mhm, dobra, super. Dobra. Niedobrze, nie, dobrze. O nie, 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 idź, idź mi stąd. Ale nie w takim sensie idź. Mógłbyś pójść, ale w inną stronę. Dziękuję bardzo. No i sam się w niego władowałem. Dobra, jest chwilę na leczenie. Gorzej, że prawdopodobnie tylko jedną maskę uda się. Dobra. Okej. Okej. Dobra. Dobra. Nie, 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 nie. Idź, idź, idź mi stąd. Dobra, mogę się wyleczyć znowu jedną maskę. Może nawet o dwie. Okej. Okej, dostał jakiegoś rage'a po prostu. Dobra. Na spokojnie. Damy radę. No i za szybko machnąłem, a chciałem go odbić. W ogóle mi się wydaje, że on się śmieje po prostu. Tak jakby to było dla niego zabawą. To wszystko. A, w sumie bardzo możliwe. Przyjazny gość, koleżka. Fajny. Ale powiem szczerze, że ta walka z nim ma tak jakby... Moim zdaniem dużo... Dużo bardziej, dużo odmienniejszy, nie, inny klimat niż dajmy na to, tu miał miejsce przy Fast Knife czy Hornet. Po prostu tam czuć było jakąś episkość tej walki, a tutaj, no proszę. Okej. Tutaj walczymy na kupie. No cóż, dobra. Oczywiście. Oczywiście. Dobra. Dobra, udało się. Dobra, całe szczęście udało mi się trochę uzdrowić. Ale nie ukrywam, ta walka się ciągnie. To bardzo. Akurat kiedy powiedziałem, że się ciągnie, to... To chyba wygrałem. I patrzcie, on nie umarł, on po prostu z tą wystrzeloną tam i się zakopał w swoim pięknym. I okej, no. Jakaś maszyna, którą... Nawet nie wiem, po co poruszyłem. Pewnie poruszając ją zrobimy jakiś wielki błąd, ale okej. Dobra. I przy okazji skret, sekret, skrót, tak. Włączyłem sekret i skrót w skret. Okej. Dobra. Dobra. No dobra. I w sumie... Aha. Wow. Nie, powiem szczerze, nie wiem, co mam powiedzieć o tym wszystkim. Wow. Okej. Udało się. I... Czyżby tu była ta stacja? Proszę powiedzieć mi, że tu jest stacja. Okej. Nie jest to bezpośrednio chyba stacja, ale... Jesteśmy z powrotem w City of Tears. Okej. Nie wiem, co to za wrogowie, ale wydają się groźni. Więc ta, wiecie co? Może najbezpieczniejszym wyborem byłoby po prostu w tym momencie zakończyć wszystko. O, proszę, znalazłem jakieś przejście. A, jakiegoś przeciwnika znowu. W miarę wytrzymały, ale poza tym coś śmieszny.
Ej, dobra. Pełno wind. I okej, dobra, jesteśmy w ogóle na terenach, które powinniśmy kojarzyć tylko od strony, która wcześniej była dla nas zamknięta. Dobra. Czyli widać, że City of Tears jako tako jeszcze ma przed nami chyba wiele tajemnic. I w związku z tym powiem wam tyle. Prawdopodobnie kolejny odcinek będzie ponownie skupiony wokół tego miejsca. Ale póki co ja na tym zakończę wszystko, więc mam nadzieję, że wam się podobało i w ogóle. Ja na spokojnie pójdę sobie do ławeczki i zapiszę grę. I tak, następny odcinek prawdopodobnie poznamy może w końcu jakieś większe tajemnice tego miejsca. Ewentualnie zgodnie z tym, co tam zauważyliśmy wtedy na dole, może zajrzę do tego miejsca z różowymi kryształami. Chociaż powiem szczerze, nie wiem, czy jest sens, bo nawet nie pamiętam, gdzie ono było, wiem tylko, że było. A poza tym nie kojarzę, żeby była jakakolwiek też trasa, którą jesteśmy w stanie tam przejść, przedostać się cokolwiek. Ale dobra, mniejsza z tym naprawdę, więc no. To już tyle, więc dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.